Okej, tu jeszcze słowo podsumowania. Jak możecie zobaczyć, udało mi się wygrać dwie paczki. Cały draft zakończyłem na 2-1. Muszę powiedzieć, że 6-2-2-2 jest o tyle przyjemnym systemem, że myślę, że jeszcze jednego drafta Rise of Eldrazi sobie zagram. Gdybym tych dwóch paczek nie wygrał, to myślę, że bym sobie odpuścił. W ten sposób jednak Wizardzi napędzają sobie trochę kasy i myślę, że z tej ich perspektywy to jest całkiem fajne. Gorzej jeśli chodzi o grinderów. Nie wiem, czy to sześć paczek jest na tyle atrakcyjne, żeby ktoś, kto w limited sobie powiedzmy zarabia, czy to jest coś, co by chciał zainwestować. W każdym razie, jeśli chodzi o samego drafta, to myślę, że deck był spokojnie na to 3-0. Gdyby nie tak naprawdę moje błędy i dwa tutaj wybijają się w szczególności, to znaczy ten atak w trzeciej rundzie, gdzie mogłem przeciwnika zabić dużo wcześniej. I oczywiście kluczowe zagranie, w którym mój przeciwnik zaatakował jaszczurem w drugiej rundzie i zablokowałem ulamogiem, co nie było zdecydowanie rozsądne. Trochę jednak popsuły i widowisko, i sam wynik. No ale z 2-1, biorąc pod uwagę to, że to jest mój pierwszy draft w tym formacie, to jednak jestem zadowolony. To, co mi się rzuca w oczy, to fakt, że mamy tutaj w tym formacie naprawdę długie gry i to nawet nie do końca chodzi o moje gry, ale nawet o gry przeciwników i naprawdę dosyć długo się czeka, aby się one skończyły. Poza tym to jest, przekłada się też to też trochę na to, że ważna tu jest rampa i ważne są land dropy. Może nie tak ważne jak na przykład w Guns of Tarkir, ale jednak są istotne. Problemem pewnym, wydaje mi się, jest to, że zagrywa się Eldraciego i czy jakiegoś innego klocka i nie bardzo można znaleźć odpowiedź na coś takiego, że jedna karta może sama w zasadzie wygrać grę i ten poziom erek jest obłędny momentami, czy tam nawet nie tyle erek, ile niektórych kart. A nie ma za bardzo przy tym jakiegoś wypośrodkowania, jeśli chodzi o removal. Removal jest tutaj strasznie słaby, chociaż nie aż tak słaby, jak tak mi się wydaje, jak w Avacyn Restore. Przy czym to jest właśnie to, co sprawia, że ten format dla jednych jest fajny, a dla drugich niekoniecznie aż tak dobry. No w każdym razie trzeba to wszystko brać pod uwagę. Na pewno to jest fajne, że można grać różne deki, można składać różne talie i że w przeciwieństwie do ostatnich setów jesteśmy tutaj w stanie zrobić coś, co jest wyraźnie kontrolą, wyraźnie rampą i wyraźnie agro. Przy czym to agro to też nie jest takie, przynajmniej jak na razie z moich doświadczeń, to agro też nie jest takie takie jak w innych formatach. W każdym razie ja miałem fan, miałem z tego sporo zabawy. Mam nadzieję, że wy z oglądania tego, tych filmików, tego draftu też mieliście. No i dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.